So, of course, at least satisfied, but I'm very proud, one more time, about the way we are fighting in the court, all of the substitution players. No substitution players, finally. We are changing, all the guys are hyping, often with infinity with the same, so maybe it's just the guy who didn't start, how they help all the time. And that's very important. Maybe the most important was the first point in the first set. We just lost very badly the third set. Nothing was right. And the first point was like a match ball. But every point after was a celebration. And that, I think, was the key. It was the key. We didn't give up, and we are still here. Oczywiście mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy, że jestem usatysfakcjonowany, ale przede wszystkim jestem bardzo dumny z moich zawodników, ponieważ po raz kolejny pokazaliśmy, że walczymy do końca, że walczymy o każdą piłkę. Bardzo cieszę się z postawy zawodników rezerwowych, chociaż może już powinienem przestać nazywać ich rezerwowymi, ponieważ cały czas wprowadzam zmiany w zespole i wszyscy grają niemalże tyle samo. Ale myślę, że najważniejszy dzisiejszego wieczora był pierwszy punkt czwartego seta, ponieważ no, przegraliśmy bardzo wyraźnie w trzecim secie, więc ta pierwsza piłka w partii czwartej była takim mini matchbolem. I myślę, że potem już każdy kolejny punkt, każda zdobyta, wygrana akcja to był dla nas powód do świętowania, do celebracji. I jestem naprawdę bardzo zadowolony, że tak właśnie, że w takim stylu udało nam się dzisiaj wygrać. I teraz już proszę. It's dangerous for us now, of course, it's great victory. But it is dangerous to wait until it's Russia. So we want to prepare a game against Russia in 2 days. Means now there is still a possibility that we don't go to semifinals. It's still a possibility to Brazil to be world champion. So I think that we have to. Oczywiście to było świetne zwycięstwo dla nas, ale musimy pamiętać, że sytuacja dalej jest niebezpieczna. Nie możemy po prostu czekać na to, co jutro zrobią Rosjanie, tylko musimy myśleć o tym, że no, w dalszym ciągu jeszcze są dwa mecze w tej grupie i wszystko się może wydarzyć. Brazylijczycy jeszcze bynajmniej nie stracili szansy na obronienie tytułu Mistrza Świata, więc myślę, że o tym właśnie należy pamiętać, że jeszcze jest wszystko możliwe.